Red Dead Redemption jeszcze przed premierą zostało ochrzczone mianem GTA na Dzikim Zachodzie, lub też jak kto woli GTA na koniu. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że RDR to western pełną gębą, jednak czy najnowsza gra Rockstar ma wszystko to, co powinna zawierać przygoda, której akcja rozgrywa się na Dzikim Zachodzie? Na początek weźmy głównego bohatera. Jest kilka atrybutów, które bohater westernu po prostu musi mieć na wyposażeniu. Kapelusz? Jest. Kilkudniowy zarost? Jest. Przewieszona na szyi chusta? Jak najbardziej jest. Oprócz tego opcjonalnie można przyodziać stylowy płaszcz. Jest także lasso, ale niestety nie rekompensuje to braku dwóch rewolwerów. Można strzelać z karabinu snajperskiego, najróżniejszych rodzajów strzelb, karabinu maszynowego, rzucać nożami, a o dwóch rewolwerach nie pomyślano. A szkoda, bo chciałem nazwać swoją parę sześciostrzałowców Clint i Eastwood. Kolejnymi rzeczami, które musi spełniać gra osadzona na Dzikim Zachodzie, są określonego rodzaju misje. Pierwsza to napad na pociąg. W Red Dead Redemption jest możliwość uprowadzenia pociągu, w którego składzie znajduje się wagon pancerny, jednak samo zadanie nie ma charakteru typowo westernowego. Wszystko odbywa się troszkę ciszej. Druga rzecz to napad na bank. I o dziwo, klasycznego skoku na federalne sejfy w Red Dead Redemption nie ma. Good morning, Ma. Here to make a deposit? No, Shani. A withdrawal. A big withdrawal. Jedna z misji rozgrywa się co prawda w gmachu banku w Blackwater, ale naszym zadaniem nie jest penetrowanie bankowych skrytek. Trzecim rodzajem misji, której brakowało mi najbardziej, jest ratowanie kumpli z więzienia. Zadań, których celem jest ratunek będących w opałach przyjaciół, pojawiło się kilka, jednak wyrywania kratki z więziennej celi przy pomocy umocowanej do siodła liny nie doświadczymy. W Red Dead Redemption jest za to masa rzeczy, które wymienione wcześniej braki rekompensują. Nie zabrakło oczywiście pojedynków rewolwerowców. Pojedynki te mają jednak jedną zasadniczą wadę. Są za łatwe. Jeśli zawsze byliście ciekawi, jak poradzilibyście sobie w roli poganiaczy bydła, to RDR umożliwia graczom sprawdzenie tego rodzaju umiejętności. Również łapanie dzikich mustangów nie jest tutaj rzeczą w żaden sposób nadzwyczajną. Miasteczka, które mamy okazję odwiedzić grając w Red Dead Redemption, mają dokładnie taki wygląd, jaki pamiętamy z filmowych westernów. W każdym mieście możemy odwiedzić saloon, napić się whisky i posłuchać grającego na fortepianie maestra. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby rozkręcić w barze małą bijatykę. Red Dead Redemption to przede wszystkim świetne postacie. Mamy typowego, starającego się utrzymać wszystko w ryzach szeryfa, kanciarza próbującego dorobić się na niewiedzy innych, twardą babkę zarządzającą całkiem sporych rozmiarów ranchem i kilka innych, mniejszego bądź większego kalibru szumowi. Rockstar zaimplementował w RDR sporą ilość pomniejszych atrakcji. Można sprawdzić swoją koncentrację, bawiąc się nożem, a wygrane pieniądze pomnożyć wieczorem przy pokerowym stole. W razie gdyby ktoś poczuł swego rodzaju niedosyt, można także zagrać w oczko lub spróbować swoich sił w Liar's Dice, czyli wariant gry w kości, którego zasady powinny być doskonale znane fanom piratów z Karaibów. Seven, five. A to wciąż nie wszystko. Masę zabawy dostarczają polowania na dzikie zwierzęta, które są obowiązkowe do wykonania określonego rodzaju wyzwań. Polować jest na co, od pancerników, przez węże, bobry, łosie, aż po niedźwiedzie, grizzly i bizony. Ale Red Dead Redemption to przede wszystkim fajna historia z bardzo ciekawym, zaskakującym zakończeniem. Każdą misję poprzedzają typowe dla gier od Rockstar cutsceny, które jak zwykle stoją na bardzo wysokim poziomie. Nie zabrakło intryg, odpowiedniej dawki humoru i ironii, ale także sytuacji w pełni poważnych i momentami wulgarnych.
go on, shoot him, mister. Shoot him. Come, what? You getting cute with me, boy? What's going on here? A kiedy zasmakujemy już wszystkiego, co przygotowali nam spece z Rockstar, wypełnimy niezbędne do przejścia gry zadania, wygramy w karty pożądaną kwotę pieniędzy i upolujemy coś na kolację, nic nie stoi na przeszkodzie, aby udać się w podróż w stronę zachodzącego słońca. Czy można chcieć czegoś więcej? Just to feel.